Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął Pan Profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie Profesorze, no, wszystko na to wskazuje, że 10 maja raczej wyborów prezydenckich nie będzie. No pięć dni pozostało do tego terminu, a szanse na przygotowanie są właściwie znikome. Pana zdaniem jakie w tej chwili będą scenariusze na tę kampanię i na głosowanie w wyborach prezydenckich? Ja myślę, że wszystkie scenariusze oprócz tego, że 10. wybory się odbędą są otwarte, bo Zresztą szef PKW jasno powiedział, że ani od strony formalnej, ale zwłaszcza od strony organizacyjnej i tych wyborów się nie uda zorganizować. Warto powiedzieć dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że do komisji wyborczych nie zostały zgłoszeni kandydaci przez komitety tej właśnie opozycji, zwłaszcza tej opozycji totalnej. W związku z czym nie, nie, nie było jak skompletować komisji wyborczych, w związku z czym w sensie powiedzmy organizacyjnym. Tych wyborów się nie da prawdopodobnie zorganizować. Natomiast sytuacja, oczywiście, co do innych majowych terminów jest otwarta ze względu na wszystkie ruchy, które PIS uruchomi łącznie z jutrzejszym głosowaniem w sprawie wyborów korespondencyjnych i w związku z zapytaniem pani marszałek Witek Trybunału Konstytucyjnego co do możliwości właśnie jeszcze w tych widełkach konstytucyjnych przesunięcia wyborów w maju. Ale pamiętajmy, że otwarte są inne scenariusze, aż do połączonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich włącznie, bo pamiętajmy, mamy wciąż do czynienia z ogromnym kryzysem politycznym na skutek tej rewolty, która się stała i jest związana z osobą pana Jarosława Gowina. Panie profesorze, za chwilę do sytuacji politycznej wewnątrz Zjednoczonej Prawicy przejdziemy, ale chciałem na chwilę zatrzymać się jeszcze przy tych scenariuszach wyborczych. Czy Pana zdaniem, gdyby wybory odbyły się w maju, czyli są dwa potencjalne terminy, 17 maja i 23, pod warunkiem, że premier wyda rozporządzenie, w którym uzna, wprowadzi dodatkowy dzień wolny i ta sobota 23 maja będzie dniem wolnym. To, czy w w tych dniach e, wybory odbędą się korespondencyjnie, czy będą to wybory przeprowadzone na mocy obowią obecnie obowiązującego prawa, czyli e, wybory są e, tradycyjną metodą przeprowadzane, e, ale e, osoby powyżej 60 roku życia będą mogły głosować korespondencyjnie, bo w tej chwili takie prawo jest. No to bym postawił 50 na 50%, bo pamiętajmy o tym, że ustawa jest w Sejmie, a ta większość sejmowa potrzebna do odrzucenia weta Senatu jest bardzo chwiejna. Ja mówiłem z jakich powodów. W związku z czym PiS sobie przygotował ten wariant yy, zarządzania wyborów na skutek no, pewnej interpretacji Konstytucji przez Trybunał. Bo też pamiętajmy, yy, że jeśli wybory w maju się nie odbędą, to czeka nas w sierpniu. Coś, co byśmy nazwali okresem bez królewia. Te sytuacje, owszem, w historii znamy, z historii znamy, ale one gigantycznie wpływały na kryzys państwowości. A jeśli mówimy o zachwianiu władzy, o słabości władzy, ostatecznie doprowadziły aż do upadku samego państwa. W związku z czym tu należy zrobić wszystko, ażeby Cały, całą strukturę państwa nie zostawić bez głowy tego państwa, i tych rozwiązań i pomysłów jest ileś, ale pamiętajmy, że jest tak duży bojkot wyborów samej procedury wyborczej mówimy o tych wyborach majowych przez opozycję i przez nawet część sędziów którzy nie chcą w komisjach pracować no jest cały szereg różnych różnych zabiegów po to ażeby wybory się nie odbyły w konstytucyjnym dodajmy terminie czyli w istocie jedynym wtedy wyjściem jest prowadzenie stanu wyjątkowego który jak tu siedzę pewnie ktoś od razu by zaskarżył twierdząc, że był wprowadzony wbrew konstytucji wbrew w prawu, no bo przecież jaki jest, jaki jest powód wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, skoro my wracamy powoli do sklepów, wracamy powoli do pracy, zaczynamy ożywiać i odmrażać wszystkie obostrzenia, to stan klęski wprowadzimy ze względu na co? Jaka racja jest oprócz wyborczej? Panie profesorze, to właśnie nie tylko jest, grozi nam kryzys pewien konstytucyjny, no bo Wybory nie mogą odbyć się w... wybory są bojkotowane, te, które są planowane w, ter... w, terminach, w terminach konstytucyjnych. Grozi nam też poważny konflikt i kryzys polityczny. Panie profesorze, czy dobrze by się stało, gdyby wybory prezydenckie i załóżmy parlamentarne, bo taki scenariusz też jest rozważany przez polityków, odbyły się jesienią? Pamiętajmy, że czeka nas wtedy kilkumiesięczny okres bardzo ostrej kampanii wyborczej. Bo tutaj nikt nie przebiera w środkach, tutaj też nikt nie waha się, mówię o, o, tej, o, o tej totalnej opozycji, włączać nasze wewnętrzne konflikty za zagranicy, a w tym czasie będziemy już mieli do czynienia z tą falą kryzysu, o którym tyle się mówi, i ta fala nie tylko wychodzi, jak gdyby, od nas, ale echem będzie na nas docierać z zagranicy, bo my handlujemy przecież ze światem, my prowadzimy wymianę gospodarczą, i wszystko to, co będzie uderzać w gospodarki naszych partnerów, będzie rykoszetem w nas uderzać, i potrzeba jest, potrzebna jest reakcja. Reakcja ustawowa, reakcja powiedzmy rządowa, yy, pewna mobilizacja, mobilność powiedzmy naszego państwa, które musi reagować w zależności od tego, jakie są warunki gry. I w tej sytuacji państwo czy rządzący, zamiast zajmować się tym, co najbardziej istotne dla nas na naszej przyszłości będzie musiała, będzie ta większość nieustannie będzie musiała się zajmować kampanią wyborczą. A jak jeszcze te kampanie byłyby połączone do parlamentu i, i na urząd prezydenta, no to już histeria sięgnęłaby rzeczywiście zenitu. Jest kryzys polityczny, nie wiedzieć z jakiego powodu, bo przez wszystkich praktycznie analityków jesteśmy oceniani jako kraj Jeden z najlepiej radzących się sobie z epidemią, ba, nawet Komisja Europejska twierdzi, że będziemy mieć najmniejsze spadki, prawdopodobnie gospodarcze, związane z, 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 to, z kryzysem po, po koronawirusie. I w i takiej sytuacji fundujemy sobie kryzys polityczny, moim zdaniem mocno samobójczy, i ci, którzy za niego, jeśli by do tego doszło, są odpowiedzialni, no historycznie będą oceniani bardzo, ale to bardzo krytycznie. Panie profesorze, premier Jarosław Gowin, pana zdaniem jest już jakby mentalnie poza koalicją zjednoczonej prawicy? Trudno powiedzieć, jak jest pan Jarosław Gowin mentalnie, natomiast realnie wydaje się w ogromnej mierze tak. Pamiętajmy, że on wszedł w pewien proces negocjacji w momencie, kiedy ta epidemia. Była w rozwoju i kiedy wydawało się, zresztą jak wielu mówiło, że będziemy w tym momencie, w którym jesteśmy, będziemy mieć ponad 100 tysięcy zakażeń yy, i te wybory wówczas no, rzeczywiście pewnie mogły być utrudnione czy uniemożliwione. Pewnie spodziewał się, że na tym zbuduje pewnym, pewną popularność, pewien kapitał polityczny, że jest mężem stanu, który potrafi zaprotestować, no ale wypadki poszły w zupełnie innym kierunku. I wplątał się w pewną grę z platformą i z PSL-em. Tak naprawdę, na temat, żeby wybory przełożyć, czyli, czyli żeby wybory w maju się w ogóle nie odbyły, tak naprawdę, już pomijając całą hipokryzję i pewną grę polityczną, która się toczy również wśród opozycji, to zależy tylko i wyłącznie koalicji obywatelskiej. Natomiast no wiadomo, że PIS chce mieć tą, tę sprawę załatwioną, bo ileż można mówić ciągle o terminie wyborów, skoro trzeba po prostu realne problemy rozwiązywać. A partie inne opozycyjne, takie jak PSL, takie jak Lewica. One oczywiście chcą na kanwie kryzysu czy upadku platformy, no bo to, co platforma zrobiła z własną kampanią i z własną kandydatką, no to jest. No, do, w podręcznikach będą opisywać, jak można sobie zniszczyć swój własny wizerunek, więc one bardzo chętnie do, doprowadziłyby do rozbioru platformy, również przede wszystkim do rozbioru jej elektoratu. Więc oni wiele mówią publicznie o tym, że absolutnie PiS przed wyborów, a my ich nie chcemy, ale w istocie, wiedzą, co się stanie z platformą w momencie takich wyborów i absolutnie z tych wyborów sami nie chcą się wycofywać, a natomiast mają duże nadzieje na to, żeby przejąć ten elektorat i żeby być główną siłą opozycyjną w przyszłości. No, to tak naprawdę w interesie i PSL-u, i Lewicy jest to, aby na jesieni odbyły się wybory parlamentarne, bo wtedy będzie można złowić część elektoratu i powiększyć swój, swój stan posiadania w Sejmie. Tak, ale chcieliby też upadku. Platformy, pamiętajmy, platforma kiedyś chciała połknąć. Oba te elektoraty, robili wszystko w Eurowyborach, ale tam, prawda, włączali w swoje, na swoje listy też kandydatów lewicy, tak czy a żeby to już zlikwidować wszelkie możliwe tutaj ruchy opozycyjne, stworzyć jeden blog i jedną wielką platformę. No w tej chwili to oni są w kryzysie, więc coś sytuacja się zupełnie odwróciła. Natomiast hmm. proszę zwrócić uwagę, że ten ruch Jarosława Gowina, o, o czym mówimy od jakiegoś czasu, on w istocie jest jedynym pomocowym, takim realnie ruchem na scenie politycznej skierowanym do Platformy, do Borysa Budki. Bo Borys Budka sam się sprowadził do narożnika, no, na przykład nie, nie, nie uprzedzając, nie blokując no, zupełnie absurdalnej nie, zapowiedzi czy, czy, czy wezwania Kida Wybłońskiej, żeby do wyborów nie iść, żeby wybory bojkotować. A w sytuacji, kiedy ona z tych wyborów się nie wycofuje, i nikt, dosłownie nikt z kandydatów, tą drogą nie chce pójść. No tak, ale wielu kandydatów mówi, że te wybory, jeśli się one będą w maju, to będą zaskarżane do Sądu Najwyższego i te wyniki, no pod warunkiem, że oni sami nie wygrają, poszczególni kandydaci, będą zaskarżać wynik tych, tych wyborów, więc ten jakby mechanizm destrukcyjny, on będzie dalej wprowadzany. Owszem, natomiast, no jeśli by się udało w miarę bezpiecznie, w miarę w sposób zorganizowany, przy wszystkich oboszczeniach, no jakie są, pamiętajmy, jesteśmy jednak w dobie pandemii, udałoby się te wybory przeprowadzić, to są najwyższy no nie miałby wtedy przesłanek do ich unieważniania, natomiast rzeczywiście oni szykują się do tego, żeby twierdzić, że prezydent Duda byłby wybrany w sposób taki nie w pełni demokratyczny, jak twierdzą, i że podważaliby jego mandat. Tylko to nie jest problem najważniejszy, bo proszę zwrócić uwagę, że od początku rządów PiSowskich opozycja nieustannie podważała prawo większości do sprawowania rządów, prawo do reformowania sądów. Przypomnijmy, okupowali Sejm w momencie uchwalania budżetu, żeby ten budżet nie był uchwalony, żeby przyspieszyć wybory. Już z tą totalnością opozycyjną mieliśmy tyle razy do czynienia i tak bardzo się do niej przyzwyczailiśmy, że jeśli opozycja nie będzie. Akceptować czy też totalnie będzie negować prezydenturę Andrzeja Dudy, to zasadniczo niewielka będzie różnica w stosunku do tych ostatnich pięciu lat. Przynajmniej ja jej wielce nie dostrzegam. Natomiast z punktu widzenia państwowego, ważnym jest, ażeby, żeby mieć po prostu prezydenta. Bo no, proszę pamiętać, państwo bez, bez najważniejszej osoby w państwie nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Panie doktorze, jest ten argument stale podnoszony, że wybory korespondencyjne są wyborami niebezpiecznymi, bo przecież przez koperty, może wraz z kopertami i, i, i z tymi pakietami wyborczymi może być kolportowany koronawirus. To podnosi opozycja, to podnoszono teraz podczas tej dyskusji w Senacie. Natomiast Niemcy, władze niemieckie przygotowują się do wprowadzenia głosowania korespondencyjnego dla wszystkich uprawnionych. To jak to jest, panie profesorze, w Polsce koperty wyborcze będą niebezpieczne to będą koperty śmierci, a w Niemczech już nie będą te koperty kopertami śmierci. No tak bo proszę sobie przypomnieć, że kiedy polski Trybunał Konstytucyjny orzekł wyższość Polskiego Prawa i Polskiej Konstytucji nad unijną w, w pewnym aspekcie czy też, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może sobie rościć kompetencji które nie są udane w traktatach to powiedziano, że Polska z Unii występuje a kiedy dosłownie wczoraj czy przedwczoraj Trybunał Niemiecki orzekł, że wyrok w sprawach gospodarczych w sprawie Europejskiego Banku. Yy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest nieważny, no to nikt nie mówi, że Niemcy opuszczają Unię. Nikt nie mówi, że, że tutaj jest złamane jakieś prawo europejskie czy standardy, bo co wolno Niemcom, to nie wolno Polakom. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli do czynienia z odpowiedzialną opozycją, to ja nie mówię, że opozycja normalna nie krytykuje rządu, że nie chce wygrać wyborów, że nie jest też radykalna w swojej retoryce. Ale czy to opozycja, czy koalicja ma obowiązek zrobić wszystko, ażebyśmy mogli jako obywatele w sposób wolny i bezpieczny. Oddać głos. I nad tym powinna być debata, a nie nad terminem przesunięcia wyborów. Bo proszę pamiętać, mamy suszę w tym roku, mówi się, że będzie jeszcze może w przyszłym, jeszcze kolejne lata, albo powódź, albo różne inne rzeczy. Przecież jakaż to będzie pokusa dla rządzących, ażeby wprowadzać stan wyjątkowy z powodów, no właśnie tych wszystkich, które wymieniłem, lub jeszcze takich, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo i koronawirus może, albo inny wirus się pojawić, i do czego my dojdziemy? Że będzie to. Totalna manipulacja procesem wyborczym, po to tylko, żeby znaleźć taki termin dla siebie dogodny, który którym można wygrać. I to jest rzeczywistość groźna. W normalnym państwie wszyscy powinni nie tyle zgadzać się co do kandydata, co do programu, ale co do tego, że się pochylamy nad tym, aby wybory zrobić. Bezpiecznie. U nas jest taki podział, że większość, znaczy nie wiem czy większość, ale, ale rządzący czy prawica chce tych wyborów, a opozycja ich po prostu nie chce. Proszę posłuchać, co my mówimy. Wyborów nie chce. Czyli co? Nie chce zmiany prezydenta? Absurd goni absurd. Ale to jest jednak pewna tradycja tych rokoszy wszelakich z pierwszej Rzeczpospolitej, tych różnych rebelii, tych konfederacji, próby podważania takiej anarchicznej próby podważania władzy centralnej, która, przypomnę, skończyła się dla nas bardzo źle. Mhm. Ale panie profesorze, na co liczy Platforma Obywatelska, odsuwając ten termin... Wyborów. Czy rzeczywiście liczą na to, że jednak zmienią kandydata? Czy, czy tutaj już po prostu jest jakby odsuwanie tej klęski w jak najdalszy czas? No ale dlaczego? Po co? Znaczy, gdyby. E, z, możliwość zmiany kandydata jest wtedy, na przykład, gdyby pan prezydent Duda podał się do dymisji, rozpisywano by rzeczywiście od nowa wybory. Ale wedle ekspertów konstytucyjnych, e, sam stan klęski żywiołowej nie tyle e, przerywa wybory, co je zawiesza. A więc ta sama pula kandydatów musiałaby wystartować w sierpniu czy też na jesień tylko, e, pamiętajmy No i oczywiście Kida bońska nie mogłaby być zmieniona ale ona co oni liczą oni liczą No to jest też dziwne, że ktoś z polityków może liczyć na kryzys gospodarczy Oni liczą na pewne, pewną falę kryzysu na piętrzące się bezrobocie czy piętrzące się trudności gospodarcze na kanwie których będą mogli oskarżyć PiS, a zarazem Andrzeja Dudę o odpowiedzialność za to wszystko, no to demagogii to nie brakuje, prawda, nie tylko w Polsce, no i, i się jakoś odbiją od tego dna i jakoś taki dawa błońska nawet zostanie przyuczona do, do, do tego, żeby lepiej wypadać i żeby jednak no, nie mieć dwóch procent poparcia. No to jest, jak to mówią, to oncy brzytwy się chwyta. No tak, tyle, że dzisiaj, dzisiaj już podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w telewizji publicznej, no, padały oskarżenia pod adresem rządu, adresem prezydenta, że to właściwie rząd i, i prezydent są winni tego, że ludzie tracą pracę, przedsiębiorcy, dochody. Więc no, już ta narracja jest wprowadzana. Natomiast, Panie Profesorze, chciałem Cię zapytać o wybory takie tradycyjne. Czy one są realne, abyśmy poszli może 17, może 23, a może no na jesieni, wrzesień, październik, tradycyjnie do urn? Bo chciałem tutaj przytoczyć taki przykład, mianowicie Sąd Okręgowy na Manhattanie w Stanach Zjednoczonych uznał, że odwołanie wyborów demokratów jest niezgodne z konstytucją tamtejszą i te prawybory powinny odbyć się 23 czerwca w Nowym Jorku, gdzie tam jest jakby epicentrum pandemii i sąd twierdzi, że te wybory powinny odbyć się normalnie w trybie normalnym. Bo pamiętajmy, czym są wybory. Wybory dają możliwość w tym systemie, w którym żyjemy, bo nie żyjemy w monarchii prawda dziedzicznej, gdzie z mocy dziedziczenia się wyłania następcę, tylko się wybiera. W związku z czym jest to proces konieczny dla funkcjonowania państwa i jeśli suwerenem w tym wypadku jest naród, całe, całe społeczeństwo, to jest to odbieranie podstawowych praw w tym zakresie. Ranga, Wyborów jest potężna, jeśli bierzemy pod uwagę wpływ na to, jak państwo będzie prowadzone i to jest rzecz rzeczy oczywista, natomiast pan redaktor pytał, czy te wybory mieszane, bo takie jest w tej chwili prawo mieszane, czyli tylko dla tych starszych osób korespondencyjne, czy możliwość korespondencyjnych, czy jest możliwe. Oczywiście pan minister Szumowski, no, będąc specjalistą, mówi, że takie normalne wybory za dwa lata, natomiast... Tak patrząc zdroworozsądkowo, patrząc jak już funkcjonujemy w sklepach, już galerie nawet są pootwierane, już butiki, już, są, już funkcjonujemy w pewnym żywszym życiu, takim normalnym. Chodzimy też na pocztę, odbieramy wszelakie przesyłki. To mi się wydaje, że przy zachowaniu takich dużych, dużych środków bezpieczeństwa można by to zrobić. No pewnie i na pewno te, te korespondencyjne są bezpieczniejsze, ale myślę, że te mieszane ostatecznie też można by przeprowadzić względnie bezpiecznie, no bo jakoś już nad tą sytuacją, wydaje mi się, panujemy. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję panu, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Dziękuję państwu za uwagę na Polski Punkt Widzenia. Zapraszam już jutro. Myślę, że jutro będziemy więcej wiedzieć, co do jakby i terminu, i być może kształtu wyborów prezydenckich. Jutro ważne głosowania w Sejmie. Także zapraszam do śledzenia wydarzeń i w telewizji Trwam, w informacjach dnia, podajemy na bieżąco to, co się dzieje w Polsce w polityce i zapraszam do polskiego punktu widzenia, wtedy skomentujemy te wydarzenia. Teraz życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.